Kiedyś na jednej bitwie generał zapytał swojego kapitana, zapytał swojego generała, co robi, że jest taki odważny podczas tej bitwy, nie brakuje mu odwagi, kiedy atakują z różnych stron, kule latają obok niego, nawet kiedy ma uszkodzoną rękę, odważnie prowadzi innych do walki. I odpowiedź była dość ciekawa. Kapitanie, moja religia przyjmie, aby czuć się bezpiecznie w walce, jak w uszu. Moja religia przyjmie, żeby czuć się w tej walce, którą prowadzę, bezpiecznie w uszu. Ponieważ Bóg ustalił czas mojej śmierci i to Bóg zdecyduje, kiedy zakończy się moje życie. Dlatego żyję tak, jakby to miało być już za chwilę. Ale przez to czuję się bezpiecznie i dobrze. Czujecie się dobrze, kiedy słyszycie takie słowa? Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić was do piekła. No dzisiaj Pan Jezus daje takie słowo. Bójcie się tego, który nie tego, który zabije walcami. Nie tego, który może się odebrać życie, lub cię skrzywdzić. Bój się tego, który może nie tylko odebrać twoje życie, ale również zabić twoją duszę, który ma moc wiecznie wrócić cię do piekła. Tak mówi dziś Jezus. Jeśli nikogo z was to nie dotyka i nie zastanawia, to znaczy, że trzeba zastanowić się nad sobą. Jeśli nikogo te słowa nie dotykają, to znaczy, że jeszcze nie prowadzisz żadnej walki w swoim życiu. O nic nie walczysz. Bo jeśli ktoś prowadzi walkę, to tak jak ten generał wie, że dzięki Bogu jest spokojny i nic nie jest tak ważne, jak ten, który tak naprawdę może dać życie i odebrać. Ktoś powie tak, no jest to trochę, Jezus nas trochę straszy, że tak powiem. Nam mówi tak wprost, żebyśmy poczuli lęk. Ktoś może powiedzieć, co to za straszenie? Co to za lęk? Gdzie tu jest dobra nowina? Strachu? Strachu to dobra nowina? Nie za bardzo. To o co chodzi Jezusowi? I ten strach, o którym dziś jest mowa w Ewangelii, jest nam bardzo potrzebny. Jest nam bardzo potrzebny do naszej walki, do naszych zmagań z codziennością, z tymi wszystkimi problemami. I ten strach jest nam potrzebny, żeby czuć się na co dzień bezpiecznie i dobrze i spokojnie. Tak jak w łóżku, kiedy odpoczywamy. Ten strach jakby upomina w dwóch kierunkach. Miesza się z naszymi emocjami i z naszym charakterem. Ma nam zwrócić uwagę na to, by nasze modlitwy były bardziej przeżywane uroczyście. Bardziej z radością. Bardziej z otwartością. Ma przynieść trzeźwość do naszej nadziei, żeby ta nasza nadzieja nie była taka banalna, tylko żebyśmy trzeźwo myśleli o tym, że może być inaczej w naszym życiu, że coś się może w naszym życiu zmienić. Ten strach chce przypomnieć o spójności naszego postępowania. Dziś tutaj, bo
modlisz się wspaniale i pięknie, ale może Twoje wnętrze jest zupełnie inne. I dlatego Jezus mówi, bój się tego, który zna dobrze Twoje wnętrze. I to nas ma zmotywować do tej spójności, żeby człowiek powalczył o spójność w swoim życiu. I czwarta rzecz to ten strach nas ma zmobilizować do większej intensywności w miłości. Żeby nasza miłość była bardziej prawdziwa, płynąca z serca. Nie z tego, że ja pomogę, bo oni mi później pomogą, albo ja podzielę się swoją miłością, gdyż później ktoś mi tą miłość zwróci. Nie. Właśnie tu musi być intensywna miłość, czyli ta, która jest bezinteresowna, która pochodzi od Boga z serca. Bóg zna Twoje serce. Bój się tego, który może zabrać Ci to, co najcenniejsze, czyli Twoje dusze. Co nam przynosi jeszcze dzisiejsze słowo Jezusa? Jedną najważniejszą rzeczą. I widzicie, tak sobie pomyślałem na tę Ewangelię. Nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie. Panie, że zaraz po tym, jak Jezus mówi, bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wrócić do piekła, tak mówił wam, tego się bójcie. Od razu po tym Jezus za chwilę mówi, nie bójcie się. Jezus chyba też czuje to, że powiedział, może dość mocno zaznaczył ten strach, ten lęk. I od razu idzie do prędkości, pokrzepienie Jezusa. Nie bójcie się. I zobaczcie, jeśli nie czujecie się bezpiecznie i dobrze, to znaczy, że tyle, ile macie włosów na głowie, tyle jest w naszym życiu problemów. I każdy silny głos i każdy wypadający głos może być to myślenie, że ja mogę coś zrobić w moim życiu. Że ja coś mogę odmienić w moim życiu. Ja coś mogę zrobić inaczej. Ja mogę. Dlatego nie czujemy się bezpiecznie, dobrze i nam jest źle. Bo my chcemy. Ale Jezus, On policzył każdy Twój włos. On zna każdy Twój problem, każdą Twoją troskę. I tak jak dba o piękne kwiaty. Tak jak dba o zwierzęta, o przyrodę. To tym bardziej zadba o Ciebie. Tylko żyj tak, jakby to właśnie od Niego wszystko zależało. A wtedy będziesz czuł się dobrze, miło, tak jak swoim własnym duszom, kiedy odpoczywasz. Ciężko nam się nieraz staje, bo właśnie w tym łóżku czujemy się dobrze, jest nam miło, jest nam ciepło. Jeśli chcesz tak się czuć, chcesz się czuć dobrze, to żyj tak, jakby to wszystko zależało od Boga. I się nie musisz wtedy o nic bać. Nie musisz się troszczyć o żadną rzecz. Bo Bóg się już, ty pomyślałeś o tym, ty pomyślałeś, Bóg się już zatroszczył. On już wie, jak to rozwiązać. Właśnie dziś Bóg nam to chce przekazać. Jeśli nie lepiej. Chcę Ci przez ten strach zwrócić uwagę na pewne rzeczy i powiedzieć na nim, nie lękaj się, ja mam w Ciebie wszystko, co Twoje jest już u mnie. Te wszystkie troski. I życzę Wam, żebyśmy się w naszym życiu, żeby nasza wiara w Jezusa Chrystusa, żeby dała nam to bezpieczeństwo w środku. I tą wolność w środku. I to ciepło w środku. I to dobro w środku. Nie to, co na zewnątrz, co może zniszczyć ten, który nam
nasze wnętrze. Wtedy będziemy mieć ten pokój Jezusa Chrystusa. Amen.